Jestem przekonany, że to właśnie nasz obóz będzie potrafił zapobiec zagrożeniom i wykorzystać szanse. Jakie warunki muszą być do tego spełnione? O pierwszym z nich mówił na początku swojego wystąpienia pan prezes Kaczyński. Tym warunkiem jest jedność. 2 lata temu zawarliśmy porozumienie i proszę wskazać przez te 25 lat przykład innego porozumienia, innej Unii, która byłaby do tego stopnia spójna. Jest rzeczą naturalną, że w polityce są różne poglądy, jest rzeczą naturalną, że są różne uczciwe i uzasadnione interesy, ale mimo tych różnic zachowujemy jedność. Chcę bardzo mocno podkreślić, nikt tej jedności nie rozbije. Ale stoimy wobec nowych wyzwań i oprócz jedności potrzebujemy także poszerzenia. Poszerzenia programowego, poszerzenia o nowe środowiska konserwatywne, prawicowe, a przede wszystkim poszerzenia o nowych wyborców, zwłaszcza o tę ważną część młodych wyborców, którzy w ostatnich wyborach zagłosowali na partie definiujące siebie jako partie antysystemowe. Trzeba przekonać tych wyborców, że prawdziwa szansa na zbudowanie nowego systemu, nowego państwa, prawdziwa szansa na naprawę Rzeczypospolitej wiąże się tylko z obozem Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Żeby ich do tego przekonać, trzeba zastanowić się, co dla tego młodego pokolenia jest tak ważne. Myślę, że tą wartością, która łączy tę młodą, antysystemową prawicę, jest wartość wolności. Potrzebujemy silnego państwa, o którym mówił pan prezes Kaczyński. Ale to silne państwo ma być państwem wolności. Naprawdę jesteśmy w stanie stworzyć z Polski oazę wolności i w sensie gospodarczym, i w sensie społeczeństwa obywatelskiego. I wreszcie w tym sensie, który jest bliski każdemu z nas, w sensie wartości, odrzucając dyktat politycznej poprawności, która pustoszy serca i dusze współczesnych Europejczyków. Potrzebujemy jedności, potrzebujemy poszerzenia, potrzebujemy także iść z jeszcze większą determinacją, w jeszcze szybszym tempie ku tym zadaniom, które sobie postawiliśmy. Pan premier, pan prezes Kaczyński wspominał plan premiera Morawieckiego, przełomowy program Rodzina 500+, przełomowy program Mieszkania Plus. Są nowe propozycje. Te propozycje zawarte są w dokumentach Kongresu Programowego sprzed roku w Katowicach. Warto do tych dokumentów sięgnąć, warto sięgnąć po te pomysły, bo w nich jest ogromny potencjał pozyskania nowych wyborców, właśnie pozyskania tych młodych wyborców, którzy mają poczucie, że ich aspiracje, ich wolność jest ograniczana przez złe prawo, przez koterie, przez grupy interesów, przez brak jasnych, transparentnych kanałów awansu. Jesteśmy gotowi do tej jeszcze cięższej, jeszcze bardziej zdeterminowanej, jeszcze szczuplej pracy. Ja jestem, proszę Państwa, tutaj tylko gościem. To jest Wasze święto, święto ludzi Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest także kongres wyborczy, więc z góry serdecznie gratuluję tym wszystkim, którzy wejdą w skład Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Z góry gratuluję temu, kto zostanie wybrany na fotel prezesa Prawa i Sprawiedliwości. I chcę powiedzieć, bardzo mocno, bardzo jednoznacznie. Potrzebujemy silnego przywództwa. Silnego przywództwa potrzebuje Prawo i Sprawiedliwość. Silnego przywództwa potrzebuje cały obóz Zjednoczonej Prawicy. Silnego przywództwa potrzebuje Polska. Jestem przekonany, że z tego kongresu Prawo i Sprawiedliwość wyjdzie z przywództwem jeszcze bardziej wzmocnionym. Dziękuję bardzo.